Okej, okay, dobra moi drodzy, godzina 19. Witam i zapraszam na stream numer 2 z gry Dawn of Man, czyli takie połączenie survivala i city buildera osadzone w erach od prehistorii do epoki żelaza. I my wyszliśmy już z paleolitu, czyli tych naprawdę początków technologii. Technologia, prymitywna technologia kamienia łupanego. I zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Mamy jesień, już nie pamiętam, który to jest rok. Ale mamy dość sporo opanowanych nowych technologii. Produkujemy nowe, lepsze narzędzia. Czyli, okej, cały czas takie główne narzędzie to są te pięściaki z krzemienia, ale mamy także topory i kilofy, co daje sporą elastyczność, jeżeli chodzi o wydobycie. Polujemy i walczymy włóczniami z kościanymi grotami. I mamy także harpuny i proce. Lepsze ubrania, mamy zarówno ciepłe ubrania, jak i zimne. Upolować to szybko. Ranny ten wół piżmowy z tundry. Szybko go upolować, bo jest ranny, jest bardzo blisko. O, chwila. Okej, hiena nas atakuje. Okej, hieny zagryzły naszą kobietę. Ja anuluję ten rozkaz. Upolowaliśmy tego mamuta bardzo daleko, ale straciliśmy już dwóch ludzi. To jest zbyt daleko. Czyli chyba sobie to darujemy. To tego też nie będziemy zbierać. To jest zbyt daleko od naszej osady. Czyli są ofiary, jak widać. Mamy tutaj drapieżniki. Wilki i hieny polują sforami, co jest dość niebezpieczne. Ale mamy populację 12 w tej chwili, czyli dużo więcej. Mamy bardzo dużo namiotów. Możemy pomieścić populację wielkości 18. Ramy do suszenia, gdzie suszymy mięsa i ryby, tak żeby się szybko nie zepsuły. Mamy magazyn, o, który jest zapełniony, trzeba będzie drugi zbudować. Ramy do suszenia, futer i do garbowania skór. Ścinamy drzewa, totemy naszych przodków. I mamy także kurhan. O, pytanie, czy będą szli po ciała, żeby pochować tutaj. Okej, to będzie troszkę upierdliwe. Dobra, tak więc idziemy dalej. Sytuacja z jedzeniem wygląda bardzo dobrze. Mamy jesień. Dość dużo zleceń, czyli przyspieszymy chyba troszkę tempo i nie będziemy strasznie kombinować w tej chwili. I dobra, jedziemy. Weszliśmy do epoki mezolitu też. Czyli mamy technicznie już garncarstwo, wyroby z gliny, ceramikę. Dzięki czemu możemy tak transportować wodę, którą jak widać przechowujemy już w naszym magazynie. I a propos, postawimy chyba drugi magazyn. Od razu, być może nawet trochę bliżej tej wody. Tak, żeby logistycznie to grało. Janman, dzięki za przedłużenie słowa, 31 miesiąc. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Okej, troszkę przemęczeni nasi ludzie, tak, ja wysłałem naszych ludzi na te polowania bardzo, bardzo daleko. Co być może nie było do końca optymalną decyzją. Dobra, postawmy kolejny magazyn, bo kończy nam się już miejsce, a wymagania będą tylko rosły. Okej, okay, gdzie by go dać? Ja może go dam nawet jakoś tu. Troszkę bliżej wody, tylko... musimy mieć też na względzie potem, kiedy fortyfikację będziemy budować. Dobra, ja każę komuś ściąć to drzewo i w tym miejscu postawimy kolejny magazyn. Dobra, idziemy dalej. Bardzo przemęczeni nasi ludzie, bardzo daleko idą po te upolowane zwierzęta i tak dalej, ale sytuacja ogólnie wygląda bardzo dobrze. Okej, trzeba dokonać napraw, ale mamy masę wysuszonych skór, czyli to nie będzie wielki problem. Pełno mięs. Dobra, żadnych nowych zleceń. Mamy tutaj 133. Zbieramy także oczywiście punkty nauki. Wejście do nowej epoki kosztuje bardzo dużo punktów, ale teraz już troszkę mniej. W mezolicie jest to 7 punktów nauki, mamy 2. Czyli za chwilę będziemy kombinować, żeby je jak najszybciej zdobyć. Okej, nasi ludzie zaczynają nosić te rzeczy, świetnie. Ale przemęczeni, tak, to z powodu tych olbrzymich odległości. Mamy kolejną zimę. Spokojnie jednak przetrwamy, mamy masę suszonych mięs, ryb. I tak dalej, i tak dalej. Jak tam sytuacja z narzędziami, zobaczmy, wygląda. Okej, w ogóle nie używamy już tych prymitywnych, drewnianych, zaostrzonych patyków.
jako włóczni, tylko mamy tutaj groty z kości. Kość jest dobra, bo działa tak samo, jest tak samo efektywna jak krzemień, tylko minus jest taki, że kość szybciej się zużywa. Czyli teoretycznie byśmy chcieli przejść powiedzmy na krzemienne włócznie z krzemiennymi grotami, ale na razie nie, bo mamy bardzo ograniczone złoża krzemienia. Czyli dopóki nie będziemy tego wydobywać z kopalni, to poczekamy, pozostaniemy przy technologii kości. Bo te kości jednak sobie tutaj bez problemu cały czas generujemy. Ok, jeżeli ktoś zetnie to drzewo, to znaczy, że wtedy... O, lew jaskiniowy atakuje naszego psa. O, nie zdążę go uratować. Wow, te drapieżniki w tej rozgrywce są dość, kurde, paskudne. Ok, poluję też na naszych ludzi. Ale się obroniliśmy. Ok, kolejny. Kurde, kurde, niebezpiecznie. Ale dobra, szyjemy już te lepsze letnie ubrania. Mamy przygotowane prawie dla wszystkich. Mamy też tak, więcej tej garbowanej skóry, zapas taniny. Czyli to wygląda naprawdę spoko. O, przyłączył się nowy migrant. Doskonale. Tak, potrzebujemy siły roboczej, bo jak widzicie mamy bardzo dużo jedzenia, czyli możemy spokojnie utrzymać większą populację. A im większa populacja, tym szybciej będziemy realizować oczywiście zadania. Ok, 10 wody przynieśliśmy. Kolejny punkt. Ten jest świetnie, ale tak, magazyn damy tutaj, bo jak widzimy tutaj ktoś szedł z tą... Tak, transportują tą wodę dość daleko. A tu już nie mamy praktycznie miejsca, tak czy inaczej. O, kurczę, okej, okay, wow, ktoś tu... Hormek, kolejny starzec. Wow, przyniósł, nie wiem, czy tego Gorgora, czy tą kobietę, która potem zginęła. Wow, taki kawał. Przy rzece to pies, czy kocur? To nie ma kotów, to są psy. Okej, okay, mamy trzy w tej chwili psy. Okej, okay, ścinamy to drzewo doskonale, dobra. Róbmy ten progres. I a propos tych drzew, zwiększymy w tym zleceniu tutaj ścinania drzew. Ja mogę chyba powiększyć którymś... A tak, powiększmy promień tego. Tak, żeby troszkę więcej miejsca, żebyśmy mieli po prostu. Okej, okay, niestety... Ktoś ma infekcję i może zginąć. Może ją przetrwa, może nie. Nasz rybak przeziębił się może przy tym zimowym połowie harpunem w rzece. Okej. Okay. Okej, coraz więcej miejsca, coraz mniej dziko to wygląda. Zaczyna padać śnieg, co troszkę zdemoralizuje naszych ludzi być może. Ok, jak tu najlepiej wkomponować to? Zróbmy w ten sposób. Postawmy to w ten sposób. Bardzo blisko będzie źródła wody. Ok, cały czas łowimy ryby. Ja zawsze mogę też, jeżeli chodzi o połów ryb, zawsze mogę też tak, dodać tych stanowisk. Chyba upolujemy tego zwierza. Biegnie do naszej osady. Będzie dużo mięsa i futer. Jedzenie, tak, jedzenia nam ubywa. Musimy to monitorować i im większa populacja, tym bardziej musimy na to oczywiście uważać. Czyli tutaj ręcznie wydałem rozkaz do ataku. Okej, okay, cała bojowa zgraja nadchodzi i tego włochatego nosorożca powinniśmy zmasakrować. Okej, okay. Okej, okay. Dobra, uciekał. Nawet nie podjął walki. I będziemy mieli z tego 11 mięs, 7 sk... Okej, okay, to wygląda super. Ja dostawię kolejny namiot. Ja naprawdę chcę przyciągnąć więcej migrantów. Czy tutaj by się zmieścił? Nie.
Okej, tutaj by blokowało trochę wejście. Tak, pytanie, gdzie, w którym kierunku dalej powinna się nasza osada rozrastać? Tutaj było dobre miejsce. Chociaż jeszcze jedno mógłbym dać. Dajmy jeden. Dobra, zetnijmy to drzewa, zróbmy troszkę miejsca tu. Nową dzielnicę może? Tylko tak, ja nie chcę, żeby to było za bardzo oddalone. Nie ma miejsca w magazynie. Tak, musimy jak najszybciej ten namiot magazynowy kolejny zbudować. Jako magazyny służą także nasze schronienia, ale też są zapełnione te wszystkie namioty. Okej, jesteśmy przyciążeni, tak więc nie będę przesadzał tutaj ze zleceniami. Zdobyliśmy 10 garbowanej skóry, świetnie, to jest kolejny punkt. Jeszcze 3 i odblokujemy nową technologię. Okej, budujemy nowy magazyn, świetnie. Spory nakład materiałów, ale jesteśmy bogatsi i możemy sobie na to pozwolić. W sumie, żeby to szybciej szło, ja nawet zmodyfikuję to zlecenie, żeby dwóch drwali ścinało drzewa. I może dostawimy tutaj jeszcze jedno stanowisko do drewna. Bo ono chyba niedługo się zapełni. O, ktoś tu jest bardzo chory, zaraz... O, padnie zaraz! Dlaczego? Kurde, idź odpocząć. Idzie krzemień wydobywać. Może tam paść, no ale dobra, trudno się mówi. 10 pięściaków wytworzyliśmy. Świetnie, to jest kolejny krok milowy. Nieco więcej punktów nauki. I 10 kościanych włóczni. Świetnie, jeszcze jeden punkt. I drugą technologię ery mezolitu. Opracujemy. Dobra, to zrobione. Ścinamy drzewa. Zima prawie za nami. Ok, wytworzamy kolejne narzędzia. Tu się suszy pełno mięsa. Czyli sytuacja pod kontrolą, tak. Ok, ścinamy te drzewa, odblokować troszkę miejsca. To drzewo. No, przetrwamy zimę, to zdobędziemy kolejny punkt w sumie. Dobra, kolejny namiot. Tylko nie chcę przesadzać, bo jeżeli zaskoczy mnie naprawdę duża fala migrantów, to możemy mieć problemy logistyczne, żeby to wszystko utrzymać. Dobra, niech będzie coś takiego, czemu nie? Dobra. Czekamy na wiosnę. Zamiast totemów namioty, potem to rozmontujemy, ale ja chyba chcę mieć taki kącik. Ale tak, teoretycznie moglibyśmy tutaj dać jeszcze jakieś namioty. Te totemy chyba, tak, być może potem rozmontujemy, tak czy inaczej. Dobra, czekamy na wiosnę. Migranci pojawiają się losowo, czy muszą być wolne miejsca i prestiż i dobrobyt to są dwie charakterystyki, o których mówiłem poprzednio na streamie, które wpływają na to, czy ilu będzie i z jaką częstotliwością ilu będzie migrantów. Ok, dobrobyt mamy dobry, z prestiżem na razie jest kiepsko, ale to w miarę rozwoju technologii też wzrośnie. Kolejny namiot, świetnie. I przetrwaliśmy kolejną zimę, mamy wiosnę, doskonale. Dobra, kolejna technologia. Czyli tak, mamy tutaj do wyboru kilka ciekawych rzeczy. Szlifowanie kości, łucznictwo, przetwarzanie ziarna,
sanie i duchowość. Okej, ja wezmę na początek szlifowanie kości. Co to nam da? Dwa nowe narzędzia, a więc po pierwsze zrezygnujemy już z pięściaków ostatecznie, to już będzie przestarzała, prymitywna technologia. I zamiast tego będziemy mogli wytwarzać noże z kości, a także nowy typ narzędzia, sierp z kości. To więc zróbmy najpierw to. Dzięki temu zaoszczędzimy troszkę tego krzemienia. Czyli wyłączamy pięściaki, bo odchodzimy już od tej technologii. I zamiast tego noże kościane i sierpy. I teraz tak, ja jestem ciekaw, czy już nie pamiętam, czy to na tym etapie. Ale na mapie są dzikie zboża i teraz chyba tym sierpem moglibyśmy zacząć je zbierać. Na razie nie możemy tego przed... Okej, poczekamy do jesieni, wtedy łatwiej będzie to zauważyć. Ale dobra. Tak, będziemy mogli, to będzie kolejne źródło pożywienia. Dobra, czyli teraz tak, musimy kombinować, żeby zdobywać kolejne punkty nauki tak naprawdę. To więc zobaczmy, w jaki sposób moglibyśmy to zrobić. Czyli mamy tutaj postęp wiedzy. Czy są jakieś zwierzęta, których powiedzmy nie upolowałem? Okej. Osioł, kozica, dzika owca, niedźwiedź. Okej, czyli możemy masę punktów zdobyć, jeżeli upolujemy te zwierzęta. A, tylko to jest specyficznie chyba niedźwiedź, a nie niedźwiedź jaskiniowy. Tak, okej. Tu są zabite niedźwiedzie, okej. Wow, i młody niedźwiadek to przetrwał, ledwo co, jego rodzina zmasakrowana. Jakieś wilki, hieny? Okej. Dobra, może zrezygnuję z tego. Tu jest wilcza sfora. Nie będziemy się zbliżać. Miejmy nadzieję, że ona sobie wymigruje gdzie indziej. O, tutaj mamy. Raj. Już tak, ja nie pamiętam dokładnie tłumaczeń. Owiec to jest chyba? Raj? Czyli moglibyśmy tutaj sierpem to wydobywać. Tylko na jesień, tak. Dobra, czy mamy jakieś właśnie te nowe typy zwierząt? Poczekamy chyba jeszcze trochę, bo one... Tak, wiosna dopiero się zaczęła. I potem powinny jakieś nowe zwierzęta masowo przymigrować. To więc poczekamy. W jaki sposób jeszcze moglibyśmy zdobyć kolejne punkty? Stawiając kolejne budynki... Okej, jeszcze trzy namioty i będzie. Albo kolejny namiot magazynowy. Paleniska. I te kurhany. Okej, to nie będzie tak duży nakład pracy. Dostawmy tu dwa paleniska. Nie wiem, czy one będą potrzebne. Być może je rozbierzemy za chwilę. Tak, ale to nie będzie duży nakład pracy. Potem, kiedy będzie większa populacja, to być może będziemy potrzebować więcej palenisk. Okej, może niech to będzie symetrycznie. Bo oni tu są... Jest ograniczona liczba miejsc, a oni się tu ogrzewają albo pieką sobie posiłki. Żyto. O. Okej. I okej, zdobywamy jeden punkt, tylko potrzebujemy ich aż 7. Kolejny namiot magazynowy może? Zobaczmy jak ten... Okej, ten nowy też jest prawie zapełniony, czyli potrzebujemy chyba trzeciego magazynu. Tak czy inaczej. Wydaje mi się, że tu będzie dobre miejsce, w pobliżu tego naszego stanowiska rzemieślniczego. A więc tak, zdemontujmy te dwie rzeczy. Te składowiska. Składowisko na kamienie dajmy tu. Drugie składowisko na drewno dajmy tu. I tu damy kolejny magazyn, tak, w sąsiedztwie naszego rzemieślnika, bo przechowujemy także między innymi narzędzia w tych magazynach. Okej, świetnie, dałem rozkazy i szybko wykonane zadanie. Czyli coraz lepiej to funkcjonuje.
Okej, okay, coś takiego. To da nam kolejny punkt. Zobaczmy, czy jakieś nowe zwierzęta przymigrowały. Tu wciąż niebezpiecznie. Kurde, same drapieżniki. Same drapieżniki tu są. Które zrobią się głodne, bo nie ma zwierzyny. Czyli możemy być po raz kolejny zaatakowani niebawem. O, tu mamy jakieś nowe zwierzęta. Więcej mamutów. Tylko mi konkretnie chodzi o zwierzęta, na które jeszcze nie upolowaliśmy. Poczekamy chyba, aż coś do nas przymigruje. Magazyn dla przemysłu zrób, tak. No tu mamy ten kącik przemysłowy. Czyli to będzie dobre miejsce. Okej, okay, musimy jednak non-stop polować. Troszkę nam spada, troszkę ubywa tego jedzenia. Polujmy tego, tak, tą starą samicę woła. To nie powinien być problem chyba. Dla naszych myśliwych. I kolejny budynek. Za chwilę gotowy. Czekamy na tych migrantów. Mamy 13 mieszkańców, 21 miejsc. Ale coś się nie pojawiają. Kolejny magazyn, doskonale. Kolejny punkt. Świetnie. Może warto wybić te pobliskie tygrysy i wilki. Być może, ale one powinny wyjść, pójść stąd, tak czy inaczej. O, handlarzy. Może kupimy nową technologię, właśnie. Handlarze poza towarami oferują także wiedzę. Zobaczmy. Okej, nie ma wiedzy. Co on tu oferuje? Okej, mogę mu sprzedać pięściaki, bo to jest technologia przestarzała już dla nas na tym etapie. Mąka i chleb. Okej, to są rzeczy, których nie potrafimy wytwarzać na razie. Co ja bym chciał? Może kupmy dwa... Kupmy... Okej, to wdzianko. I kupmy... Chleb. Okej, dwa chleby i jedno wdzianko z garbowanej skóry. Za chwilę lato. Okej, 100 sztuk surowego mięsa zdobyliśmy, to jest kolejny punkt. Czyli tak, organicznie, naturalnie będziemy te punkty zdobywać. Też zdobywając rozmaite, pasywnie zasoby. Okej, to jest dobry cel do polowania. Ten młody nosorożec. Dawać. Jeden dziadek, ale dwa psy. I świetnie, nie uciekł nam doskonale. Tak, cały czas musimy monitorować to jedzenie. Bo jest zjadane, niektóre się też psuje z czasem. I lato. Świetnie, czyli będziemy zbierać też owoce, tak więc z jedzeniem powinno być ok. To będzie dodatkowe tego źródło. 10 owoców zdobyliśmy, świetnie, to jest kolejny punkt. I teraz tak, ja bym chciał... Zobaczmy, czy namierzymy już jakieś zboża w okolicy. Ja bym chciał zacząć zbierać zboża. Czyli tu mamy to żyto. O, to też jest, okej, to też jest zboże, Einkorn. Nie pamiętam, co to jest. O, populacja 15! Dwóch nowych migrantów przybyło. Okej, kamień milowy. Jeszcze tak dużej populacji nie mieliśmy. To jest malutko. Cel tej kampanii jest taki, żeby mieć populację 150. Czyli jeszcze daleka droga przed nami. Ale dobra, 15 ludzi. Dobra, poczekamy z jesienią, ale mamy tutaj w okolicy zboża ogólnie. To więc powinno być ok. A, nie mamy jeszcze tego. Tak, składowiska na jakiś stuk siana. Bo siano, słoma technicznie to też jest zasób, którego potem będziemy potrzebować. Świetnie, zrywamy gruszki, zbieramy owoce, doskonale. Troszkę przeciążeni. Zobaczmy, jaką technologię opracujemy teraz.
Okej, chodźmy dalej w tą, w te dzikie zboża. Być może nasi ludzie są, zainteresował ich smak tych chlebów. Tych tajemniczych chlebów, które kupiliśmy od kupców. I tak, badają sprawę sami, chcieliby to wytwarzać. Tak więc weźmy przetwarzanie ziaren. Okej, to da nam stogi siana, a także moździerze do przetwarzania ziaren na mąkę. Tak, ziarno i mąka to są bardzo dobre źródła żywności, ponieważ bardzo, tak, powoli się psują. Potrafią bardzo, bardzo długo przetrwać. Okej, dobra, walnijmy to. Dobra, czyli nowe rzeczy. Tutaj mamy taki kącik do przetwarzania pożywienia. Mamy te ramy do suszenia. I tutaj głównie przechowujemy też jedzenie. Dobra, tak więc dajmy nowe zlecenia. O nie, wszystkie nasze nasze cztery psy zachorowały. Okej, któryś na pewno padnie niestety. Nic nie potrafimy na to poradzić. Ale dobra, przygotujmy się do tych jesiennych zbiorów. Czyli tak, przede wszystkim nie będziemy mieli pól uprawnych, tylko będziemy zbierać te dzikie... Tak, będziemy zbierać te dzikie zboża. Właśnie zobaczmy. Okej, tu mamy trochę. Tu, okej, troszkę tego jest w okolicy. Troszkę tego w okolicy jest. Czyli tak, stóg siana. Postawmy gdzieś, może gdzieś tutaj, na uboczu. To nie musi być w naszej osadzie. Słomy na razie nie będziemy potrzebować dopiero potem. Ale tak, zacznijmy to zbierać. Czyli to jest po prostu tam. Kilka patyków. Taka rama, tak jakby. Sanki możliwe, że wezmę jako kolejne, tak. O, wow, nasi ludzie mają kiepskie morale i... Dobrze, że mamy te totemy. Tak, błagają przodków o to, żeby czuwali nad nimi. Monitorujmy też sytuację, tak, bo mamy coraz większą populację. Okej, tu są miejsca na dwa ciała cały czas, czyli chyba na razie nie potrzebujemy kolejnego kurhanu. On pomieści tylko trzy ciała, przypominam. Okej, cały czas odrobinę przeciążeni. Ale jest okej, przygotowujemy kolejne skóry. I mamy tutaj tak, miejsce na stóg. Świetnie, czyli tutaj będziemy przechowywać słomę. Entowi, dzięki za przedłużenie suba. Pół roku, nowa korona. Wielkie dzięki. Dobra, dajmy już zlecenia do zbierania tych ziaren. Czyli tutaj w okolicy, zobaczmy co my tu mamy. To jest zbiorczy rozkaz, tak, to bierze pod uwagę także owoce. Ale mamy tutaj to, ten einkorn, już nie pamiętam jak to się tłumaczy, i to żyto. I tutaj, okej, to są rośliny strączkowe, na razie tak, ich nie używamy, mamy troszkę więcej tego, troszkę więcej tego. Tak, jest z czego wyżyć, o, len. Tak, jest w naturze tutaj dość dużo rzeczy. Czyli mniejszą populację jako myśliwy zbieracz bardzo, bardzo łatwo utrzymać. Dobra, coś takiego nie chcę przesadzać. Tak, nie chcę dawać zbyt dużo zleceń, ponieważ to jest dość daleko. Ale zacznijmy te rzeczy powoli zbierać. Okej, wytworzymy nowe narzędzia, bo doszło nam populacji oczywiście. A okej, ten pies przeżył, ledwo co. Okej, żadne zwierzęta tu się nie pojawiły, albo zostały zmasakrowane przez te drapieżniki, które cały czas tu urzędują, kurde. Okej, zobaczmy, czy wytropimy jakieś typy zwierząt, na które jeszcze nie polowaliśmy. Okej, dzikiego konia chyba upolowaliśmy, ale... To więc chyba nie będziemy ryzykować. Zobaczymy w tej okolicy. A nie, nie ma nic. O, wilk atakuje, gdzie? Wow!
Kurde, prosto do naszej osady. Chyba nasze psy go zagryzły. Dobra robota. O, i ten pies ledwo co też przeżył. Wow. Nawet widać animacja kuleje. No, za chwilę koniec lata. Tak, zasoby wyglądają dobrze. I tak, jesień. Tak, to będzie kolejny sezon, w czasie którego będziemy także zdobywać jakieś pożywienie. Znaczy orzechy mogliśmy wcześniej. Ale teraz będziemy zbierać także zboża. O kurde. O nie, dziecko nam atakuje. Dobra, szybko. Lew jaskiniowy. Ścigał tego renifera. W sumie okej, dobijmy też tego renifera, jak już tu jest. Ścigał renifera, ale zmienił zdanie i nasze dziecko chciał zjeść. Okej. Dobra, żadnych nowych zleceń i teraz zobaczmy, czy nasi ludzie zbiorą... to. Ktoś tu powinien przyjść. Niedźwiedzie w pobliżu. O, wygenerowały się nowe zwierzęta chyba. Ale na to już polowaliśmy, okej. Okej, idzie ktoś z sierpem, tak? To jest nowe narzędzie, nowa technologia, którą opracowaliśmy doskonale. I przy pomocy tego narzędzia będziemy zbierać dzikie zboża. Skromne początki, ale to potem przerodzi się w prawdziwą rewolucję. Czyli tą rewolucję neolityczną. Tak, staniemy się rolnikami i to kompletnie przekształci dalszą rozgrywkę. Świetnie. Czyli mamy ziarna tutaj. Tylko, dobra, poczekajmy. Tu będziemy zgromadzić słomę, która potem nam się przyda. Okej, ktoś... Okej, kolejne dzikie zboże zebraliśmy doskonale. Siano też tutaj jest, czyli trzeba je tylko przynieść na ten stuk. Ale właśnie, tego ziarna nie możemy zjeść. Musimy je zmielić na mąkę. Czyli w tym celu nowy budynek... moździerz. Czyli dość ciężka praca. O, kolejne narodziny, to już chyba trzecie. Świetnie. Dobra, dajmy te moździerze, powiedzmy, za tymi ramami do suszenia. Wydaje mi się, że dwa wystarczą. Czyli ciężka robota, ale tak, trąc kamieniem o kamień. Możemy przygotować sobie mąkę, z której w połączeniu z wodą możemy przygotować ciasto na chleb. I mąkę możemy oczywiście bardzo, bardzo długo przechowywać, co jest wielkim plusem. Okej, kamienie mamy przygotowane. I świetnie, pierwszy moździerz przygotowany. Tu jest automatyczne zlecenie mielenia. Pytanie, jak chcę to skonfigurować. Mąka w sumie też się wolno psuje, czyli może być. I tu może tak, może nawet te naddatkowe paleniska się przydadzą, żeby... bo chleb też trzeba upiec. Okej, mamy siano. Nie wiem, czy je wykorzystamy, bo na razie nie mamy technologii, która wymagałaby siana. Ale zacznijmy to powoli zbierać. Czyli mamy 4 ziarna i ktoś niebawem powinien tu przyjść i zacząć... O, już! Tak, mielimy to na mąkę. Kolejny moździerz, świetnie. Okej, czyli kolejne postępy. Tu mamy też jakieś dzikie zboża, ale już nie chcę przesadzać z tymi zleceniami. Okej, świetnie. Sytuacja z jedzeniem wygląda spoko i mamy wiele, wiele źródeł tego jedzenia. Tak, bo teoretycznie możemy mieć pecha i może prawie, że nie być zwierząt w okolicy. Może być taki rok, powiedzmy. Dobra, spróbujmy wytropić jakieś te nowe typy zwierząt po raz kolejny, ale nic nowego nie widzę na razie.
Na dziki polowaliśmy. To jest trochę daleko. O, to jest coś nowego. O, jest! Okej, okay, dzikie osły. Dobra, ja dam zlecenie na dwa zwierzęta tego typu. Nie upolowaliśmy jeszcze osła, czyli to da nam, poszerzy naszą wiedzę, da nam kolejne punkty nauki. Czyli dajmy to zlecenie. Trochę daleko to jest, o kurde, to jest w pobliżu tego miejsca, gdzie polowaliśmy na mamuta. Ale zaryzykujemy. Tak, musimy zrobić progres technologiczny. Tak czy inaczej. Okej, tu nic nowego nie widzę. Pada, co nie jest idealne, ale idzie spora grupa naszych myśliwych, łowców. Moglibyśmy to zabić, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Sytuacja wygląda dobrze, mamy masę futer, skór. Z jedzeniem też jest ok. Mamy mąkę i ktoś tu powinien zacząć piec. O, jest, piecze się chleb. Okej, pierwszy chleb. O, wow, taki dość duży nawet. Konkretny bochen. A, super. Okay. Osła już chyba trafiliśmy? Nie. Ja dałem, próbowaliśmy upolować dzikiego osła, ale nam uciekł ostatnio. Właśnie prześledźmy to polowanie, zobaczmy jak to wyjdzie. W tym kierunku chyba tak. Daleko, a zima się zbliża, czyli troszkę ryzykowna sprawa. No, ale zobaczymy. Okej, 6 chlebów. To jest nie do pogardzenia. Okej, idzie to nasza ekipa? To jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. 10 chlebów. Kolejny punkt nauki. Świetnie. Czyli to bierze pod uwagę te, które wcześniej kupiliśmy chyba. Okej, co się dzieje teraz? Jakieś drapieżniki polują na te osły? Okej, idą. Wow, dopiero tu są. To jest... O nie, śnieżyca. Kurde, muszę ich zawrócić. Chyba nie mam wyboru, muszę ich zawrócić. Zamarzną po drodze. To jest duża grupa psy. Psy może wrócą, ale nie wiem jak oni. Czterech ludzi, kurde. Tak, to jest nie... Tak, trzeba brać to pod uwagę. Czy oni... O kurde, oni mają letnie ubrania. O nie. O kurde, nie założyli... Technicznie była jesień, jak ich wysłałem, nie założyli ciepłych ubrań. Czyli ich temperatura zacznie drastycznie spadać w tej śnieżycy. Nie wiem, czy dojdą do naszej osady. Jest troszkę daleko. Zobaczymy. Polaków Polska, dzięki za przedłużenie słowa 15 miesiąc. A także Wydra. Także dzięki za przedłużenie słowa 19. Wielkie dzięki. Okej, to nie wygląda dobrze. Okej, ten... Są zmęczeni, pragnienie i temperatura. Okej, jak to się zrobi czerwone, zaczną tracić punkty życia. Jak daleko są od osady? To jest pytanie. Za tą górą? O nie, okej, to jest... Nowe narodziny. Mamy plus 1, ale za chwilę będzie minus 4. Okej, prawie na miejscu są. Ogrzać się, wpaść szybko do namiotu. Okej. Okej, jeden pad z hipotermii tu. O kurde, prawie. Gdyby doszedł do namiotu... Wow, gdyby doszedł do namiotu, to by przeżył, ale wow, nie dał rady. Okej, to nie jest dobre. Spoko. No, trudno się mówi. Gdyby mieli ciepłe ubrania, to może
byłoby okej. Okay. Czyli pochówek w tej chwili na niego czeka. Okej, nie ma miejsca, to poprzednie ciało uległo rozkładowi. Czyli pomieści. Dobra, trudno się mówi. Teraz tak. Mamy dość sporo zapasów, ale to nie jest jakoś rewelacyjnie dużo zapasów, czyli coś trzeba upolować. Ja może jednak pozbędę się tych drapieżników. Dajmy rozkaz tak, wyeliminowania tych wilków i wyeliminowania tego niedźwiedzia. Wtedy być może też się... O, kolejna postać zmarła na hipotermię. A, to był kolejny myśliwy. Był w tyle trochę. I fatalne morale w tej chwili z tego powodu, że tracimy ludzi. O, okej. Ona też nie przeżyła. Czyli tylko jeden! Tylko jeden, kurde. Tylko jeden wrócił. Niedobrze, kiepskie morale sprawi też, że nasi ludzie wolniej będą wykonywać zadania, niestety. Dobra, nie dawajmy nowych zleceń, w tej chwili poczekamy. Okej, spora grupa myśliwych, powinniśmy tą, te niedobitki wilczej spory wyeliminować. Okej, ten się bronił, ale dajemy radę. I jeszcze tego niedźwiedzia. O, pięć wilków upolowaliśmy. Plus jeden, tak, kolejny punkt wiedzy. Czyli polowanie ciągle na te same zwierzęta też ma sens. Wtedy też możemy zdobyć te punkty nauki. Okej, nie, rozpacz w tej chwili. Kto wpadł na ten idiotyczny pomysł, żeby ruszać w letnich ubraniach tak daleko, kiedy zima nadchodzi? No trudno się mówi. Jak klikam dwa razy, to będą biec? A, okej. Chyba handlarz kolejny. Fajnie, gdybym miał technologię, bo mamy co zaoferować ogólnie. Nie ma technologii. Okej, czyli co nam oferuje? Nie wiem, czy będę robił handel. Chyba nie potrzebujemy nic z tych rzeczy. Chyba nie będę handlował tym razem. Dobra, poczekajmy na wiosnę. W tej chwili głównie byśmy chcieli jakieś nowe typy zwierząt, tak jak mówiłem. To będzie chyba najlepszy sposób na zdobycie wiedzy. O, ścigamy niedźwiedzia, który nam ucieknie. To uciekł. Dobra, ale nie ma go w tej okolicy, jest bezpieczniej. Oczyściliśmy najbliższą okolicę z drapieżników. Zboże kup? Mamy dużo jedzenia. Cały czas możemy polować. Na razie nie ma takiej potrzeby. O, znowu ktoś z fatalnym morale. Być może członka rodziny stracił. Dobra. Okej, jeżeli postawię trzeci moździerz, to zdobędziemy też punkt nauki. I trzy namioty. Mógłbym postawić trzy namioty, ale kurde... Wtedy moglibyśmy mieć aż za dużo... migrantów chyba. Postawię jednak trzeci moździerz. Okej, niech będzie tutaj za namiotem magazynowym. I ostro polujemy, tak, z nadejściem wiosny. Okej, trzy moździerze, to jest kolejny punkt. Potrzebujemy jeszcze trzech i odblokujemy nową technologię. Okej, tylko dwóch, ponieważ przynieśliśmy 100 jednostek wody. Świetnie. Wow, i okej, te magazyny znowu prawie zapełnione. Chleb się zepsuł, okej. Czyli teraz tak, ja może dam tu pewne mikrozarządzanie, jeżeli chodzi o ten chleb.
Nie 20, niech będzie tylko 5 chlebów na raz. Bo mąka i zboże tak szybko się nie psuje. Ziarno i mąka. A, dwóch nowych imigrantów. Doskonale. Okej, tego potrzebujemy, tak. Powiększyć populację. Czyli mamy populację 16, pomieścimy 21. Walne chyba dwa nowe... może nawet... Okej, idźmy ostro do przodu. Trzy nowe namioty. Tak. Ja może rozmontuję już te totemy. Zostawimy tylko jeden. Bo niebawem będziemy mieli tak lepsze jakieś tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kulturę i duchowość. Czyli te rzeczy możemy rozmontować i wolnimy. Tak, trzy nowe namioty. Czas tak powiększyć. Krok naprzód. Weźmy to tak, w takim okręgu dookoła tych palenisk. To taki centralny plac, główne miejsce tej naszej osady, powiedzmy. Jeszcze jeden tu wcisnę. Okej, dajmy jeszcze jeden tu. I dajmy jeszcze jeden, tak żeby ten krok milowy zrobić. Okej, może tutaj, w tym kierunku. Dobra. Dwóch nowych będzie kogo wysłać na śmierć. O, a propos. Hieno. Atakuje. Chyba na dziecko się czai. Ale to nie był dobry dzień tej hieny. O, jedzenie samo do nas przychodzi. Okej, osada wygląda coraz lepiej, ale... Okej, kolejna hiena. Na co ona poluje? O nie! Na dziadka! Na babcię! Ale dała radę. Stara kobieta dała radę. Świetnie. Przetrwaliśmy zimę. Świetnie. Kolejna wiosna. Więcej punktów wiedzy. Kolejny namiot. I za chwilę kolejne dwa namioty. Mamy spory zapas tych suszonych skór, czyli świetnie. 100 zwykłych skór zdobyliśmy. I nowa technologia, dobra. W co idziemy teraz? Sytuacja z jedzeniem wydaje mi się, że jest dobra. Co ja bym teraz chciał? Sanie, tak. Wytwarzanie sani. Czyli w tej chwili nasi ludzie mogą jedną rzecz przenosić, co jest sporym problemem. Zwłaszcza jeżeli sobie przypomnimy, powiedzmy, tego mamuta, którego tam hen daleko upolowaliśmy i tam kilkunastu naszych ludzi musiało odbyć podróż, żeby to wszystko przenieść. Ale nauczymy się wytwarzać sanie. Tak, to nie jest łatwe, bo to nie mamy jeszcze technologii koła. Ale lepsze to niż nic, bo na te sanie załadujemy nieco więcej rzeczy. Czyli tak. Po pierwsze, mamy specjalne takie stanowiska. Zresztą może... najpierw wytwórzmy sanie. Czyli to mamy w transporcie i mamy sanie. Dobra. Dobra, może być tu. Wytwórzmy, powiedzmy, 3 sanie. Na razie nie mamy dużej populacji, czyli dużo tego nie potrzebujemy. 2 garbowane skóry potrzeba do każdych sani. One się też zużyją z czasem. I 3 patyków, czyli to jest pewien nakład materiału. Ale wydaje mi się, że warto. Też zdobędziemy chyba punkty nauki, jeżeli wytworzymy te sanie. Sanie, ale jest wiosna, wiem, ale po ziemi też można je ciągnąć. Niekoniecznie po śniegu. I zrobione. Pierwsze sanie. Zobaczmy. Tak, ja bym chciał zobaczyć, czy ktoś tego używa. Na razie chyba nikt nie potrzebuje tego.
Okej, na razie nikt tego nie potrzebuje, ale to będzie bardzo użyteczne potem, żeby powiedzmy z odległej kopalni przywieźć materiał czy coś w tym stylu. Dobra, jedzenia nam zaczyna brakować, czyli to jest dobry moment na polowanie i zwierzynę potem możemy, znaczy łupy możemy sobie przywieźć właśnie tymi saniami. Okej, o, pojawiło się dużo nowej zwierzyny. Okej, tu mamy dzikie owce. Czyli jeszcze nie polowaliśmy na te zwierzęta, czyli upolujmy dwie dorosłe sztuki, jeżeli da radę. Czy mamy coś jeszcze ciekawego w okolicy nowego? Kozice jeszcze chyba musielibyśmy upolować. A to już jest trochę za daleko chyba. Tak, to jest trochę za daleko. Jeszcze się pojawią kozice. 250 patyków. To są kolejne punkty. I ruszamy na polowania. I tak jak mówię... dużo zwierząt przymigrowało. To są te dzikie jelenie jakieś prehistoryczne. Tu zbieramy cały czas... O kurde, kończy się krzemień. Czyli potrzebujemy tych sań, bo to jest nasze jedyne źródło krzemienia, które jest naprawdę daleko. I sanie ułatwiłyby sprawę ogólnie. To były kozice, a nie owce? To są chyba... to są owce. Bo potem się udomawia te zwierzęta, te muflony i... to są owce. A dzikie kozice to są ibexy. Okej. Okay. Mogą nam uciec, ale będą... O, wow. Dobry rzut. Czyli pierwszy muflon, pierwsza dzika, prehistoryczna owca upolowana, druga. Dobra, niech te młodsze sztuki sobie uciekną. Świetnie, czyli będzie więcej mięsa, będzie więcej skór. I możemy tego potrzebować, troszkę mało garbowanych. Czyli dość intensywnie będziemy tutaj polować. Upolujmy, okej, okay, troszkę więcej zwierząt. Powiedzmy tego megalocyrosa i powiedzmy z dwa bawoły. Zdobędziemy dużo dużo łupów dzięki temu i też być może troszkę większy progres, jeżeli chodzi o wiedzę. Teraz tak, ja bym chciał zobaczyć, jak ktoś bierze te sanie, tak żeby demonstrację zrobić tego. O, dobra. Zobaczmy, co on zrobi. Z tymi saniami. Czyli to na pewno nie jest lekka robota, ale... tak, dużo to jest bardziej poręczne niż transportowanie czegoś rękoma. Tak, nie ma lekko. Do technologii koła jeszcze trochę. Okej. I te trzy rzeczy chyba będzie mógł zabrać. O, wszystko może zabrać. Świetnie. Czyli jak widać, tak, inaczej nasi ludzie musieliby czterokrotnie odbyć podróż tutaj. On się wolniej porusza, ale i tak to jest duża oszczędność czasu, jeżeli używamy tych sani. Czyli świetnie, on to przetransportuje doskonale. Te sanie oczywiście się zużyją z czasem. Tylko teraz tak, żeby... Okej, okay, ktoś chwycił chyba też te kolejne sanie, tak? Drewno, opał transportujemy do tych ognisk. Właśnie, ja może trochę marnuję tu drewno. Może nie potrzebuję aż tylu tych ognisk. Chyba je rozmontuję, chyba zostawimy to jedno centralne. Tylko teraz tak, żeby... Okej, okay, przeciążeni, jeżeli chodzi o pracę. Megalocyrus uciekł. Żeby się nie walały te sanie gdzieś tutaj losowo i logistyka, żeby troszkę lepiej funkcjonowała, to mamy tutaj nowy budynek, czyli taki przystanek jakby, nie wiem, tu możemy zaparkować te sanie. Potem będziemy mogli zaparkować wozy. Ja to postawię chyba przy magazynach. Czyli jeden dajmy tu. Jeden dajmy tu. I jeden dajmy tu. Bo głównie transportujemy jednak do magazynów rozmaite rzeczy.
i tutaj będziemy parkować te sanie. Dobra. Lato, zbieramy także owoce, czyli z jedzeniem będzie lepiej, a okej. Musimy uważać, bo populacja rośnie. Wymaganie kaloryczne także. Okej. To zwierzę się broni. O cholera. Wow, nasi ludzie o kurde! Wow, okej. Tak, to są kurde prehistoryczne jakieś te, nie wiem, jak tury to było? Czy jakoś tak? Tracimy jednego człowieka i psa. Stadem zaatakowały niestety. Są ranne, czyli mogę je dobić. Spróbujcie. Okej. Upolowaliśmy, ale kolejne ofiary, niestety. Streamy zaczęły być codziennie. Ja od zawsze, nie wiem, od kiedy pamiętam, streamuję od poniedziałku do czwartku o 19. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Okej, te rzeczy to zmontowane doskonale. 4 punkty, czekamy na kolejne. Ale tak, używają tych sań. Możemy ich więcej dobudować. Na razie mi się jednak wydaje, że to wystarczy. I te parkingi na sanie. Także zaczynamy budować. O, co też daje mi punkt nauki. Świetnie. Czyli niewiele nam brakuje do kolejnego progresu technologicznego. Okej, już nie jesteśmy aż tak mocno przeciążeni. Żeby zdobyć troszkę więcej ziarna, ja dam chyba zlecenie zbierania żywności także stąd. Też w okresie letnim być może tak, te owoce, jagody, truskawki technicznie. Ale głównie chodzi o to żyto. Okej, cały czas prowadzimy naprawy i tak dalej, ale mamy tutaj nowe łupy. Okej, ale dobra. Tak, za chwilę zrobimy przerwę. Wciąż dużo zwierzyny, czyli bardzo blisko, czyli nawet kiedy będzie zima, będziemy mogli to upolować. Okej, to jest problem. Mamy tu tylko jeden krzemień do wydobycia. To jest bardzo duży problem. Czyli wiem już technologicznie, w którym kierunku musimy iść. Jak najszybciej pozyskać wiedzę, tak żeby w alternatywny sposób zdobywać krzemień. Okej, zobaczmy, gdzie mamy tutaj kolejny jakiś bliski krzemień, ale... to jest... Okej, nie ma nic. Bez tego musielibyśmy cofnąć się w rozwoju, jeżeli chodzi o narzędzia, a niektórych nie moglibyśmy wytwarzać. Okej, tu coś jest, a to jest bardzo, bardzo daleko. Nie mamy jednak wyboru. Dobra, zbieramy zboża, tak? Okej, czyli robimy progres. Ale dobra, moi drodzy, krótka przerwa. Osada się rozrasta. Idziemy dalej z technologią. I cóż, tak, zobaczymy co dalej. Czy przejdziemy do kolejnej ery dzisiaj? Nie będzie łatwo. Troszkę trudniej niż na początku zdobywać tę wiedzę. Ale zobaczymy. Dobra, zapraszam za kilka minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do wysypieczej.